Witam was wszystkich w kolejnych odcinkach Dragon Age Początek. Ja jestem Calderon87 i kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio dotarliśmy do Taigu Ortana, jak dobrze pamiętam, oraz przyjęliśmy do naszej drużyny Ogrena, który zostawił miejsce Stena. Zbliżamy się coraz bardziej nieubłaganie do celu naszej podróży, czyli Kowadła Pustki. No tak, zbliżamy się, to jest takie określenie, powiedzmy, takie płytkie to określenie, ponieważ jeszcze przed nami no dość spory kawałek drogi. No jak na razie musimy rozprawić się z pająkami. No, trudno nie było, chociaż na początku wydawało się, że jesteśmy otoczeni i trudno będzie z tego wyjść. Robi się. Pędzimy dalej. Coraz więcej pająków na naszej drodze staje i się pojawia. Sprawdźmy na mapie. Jadowity pająk, ogr. Wszystko. No, taki 13-15 poziom. No tak, ogr walczy z pająkami. Więc nie jest tak źle, tam są też mroczne pomioty. Teraz trzeba iść się z tymi zająć. Tylko jeden czas, a mnie do grobu nie wie. Ciężkie kolcze buty, stężona trucizna. Wiecie co, mam też wrażenie, że jest trochę głośno. A to może dlatego, że dźwięk wrócił do ustawień zalecanych. Teraz mam nadzieję, będzie lepiej nieco. Będzie łatwo. No może teraz trochę za cicho jest dla mnie, przynajmniej. Ledwo co słyszę. Weźmiemy na 8,5 może. Prawie tak na 8,5. Mała tarcza.
Ogr miał przy sobie topaz. Tu jest jeszcze drugi ogr, którego zabiliśmy. Tak, i musimy iść chwilowo tutaj, bo tu jest trumna. A co w trumnie? Duży kryształ błyskawicy ze skazą. No szkoda, że ze skazą, ale i tak weźmiemy. Zaktualizowano kodeks. Tutaj musimy przyjść, jeśli będziemy już mieli wszystkie części miecza głębinowca i właśnie przy tej trumnie on się nam scali w jedno. Dla tych, którzy nie wiedzą. Taka informacja. Jasne. Pozwól, że ja to zrobię. Win dostała level, tak. Tu siły woli jej dodamy trochę. Więcej many zawsze się przyda jej. No i do walki. No i w końcu mamy mistrzostwo w magii, czyli mag zaznajomił się ze sztukami magicznymi, dzięki czemu otrzymuje stałą premię do mocy zaklęć. Bardzo, bardzo przydatne. Potem dodamy w zamianę w kamień na pewno, bo też jest przydatne do wstrzymania przeciwników na jak chwilę chociaż. No i sądzę, że będziemy próbowali dojść jeszcze do masowego paraliżu. Niektórzy uważają, że... znaczy, zaklęcia obszarowe są dobre, takie jak kule ognia, zaklęcia lodu są świetne wręcz tutaj. Ale no, jeśli chodzi o Win, to nie pakuje jej w takie właśnie zaklęcia, wolę te wpływające jakoś bezpośrednio na wrogów. Chyba tutaj musimy iść. Ale my się wstrzymamy i samą Lelianą strzelimy, bo gdybyśmy weszli na tą pajęczynę, zaraz by nas pułapka złapała, a my będziemy cwani. Oczywiście by też pająki się pojawiły kolejne za nami. Tak jak mówiłem. A tak to przynajmniej mamy już jednego z głowy. Mały kryształ lodu ze skazą. Kurde, wszystkie ze skazą są, no. I że też pająki mają przy sobie srebro. No, w sumie mogły zjeść przypadkowo. Ale jakoś to wytłumaczenie nie przemawia do mnie. O, i tu mamy duchy krasnoludów oraz golema. Chyba najpierw... Patrzcie, widzicie? Mój okrzyk przewraca nawet golema. Na szczęście dużo nam nie zrobi. Że te duchy mogłyby być silniejsze. Twórcy mogliby trochę skupić się uwagę na niektórych przeciwnikach. No i duchy powinny być odporne na większość zwykłych ataków, jak dla mnie. Byłoby o wiele ciekawiej. Będzie łatwo. Golemy teoretycznie mają. No, wolno im schodzą hapeki, ale to dotyczy się tylko i wyłącznie tego, czy są żywotne.
ale też powinny być mieć jakąś odporność. Baldur's Gate był na zasadach Dungeon and Dragon, D&D. Dragon Age miał być jego następcą, więc chociaż mogli, moim zdaniem, się skupić, jakiś przykład wziąć właśnie z DDK, by wprowadzić jakieś urozmaicenia do chociażby potworów. Nie byłby głupi pomysł, jak dla mnie. Dobra, mamy tak, tutaj mamy zadanie, a tutaj mamy dzikusa jakiegoś, który przed nami ucieka. Archiwa rodu Ortanów. Tak, znaleźliśmy zapiski dla krasnoludki Orty, która nas prosiła o to. Jasne. Musimy teraz tylko wrócić, ale już nie będziemy wracali. Po wykonaniu już wszystkiego, gdy wrócimy do miasta, wtedy to dodamy. Dobra, nie ma tu nic dla ciebie, to moje, zajęłem to miejsce. Kim jesteś, co tu robisz? Przychodzisz po to, co moje. Wszyscy z powierzchni są tacy sami. Łotry i złodzieje, co do jednego. To moje, ja znalazłem to pierwszy. To parszywy szabrownik. Do tego bez piątej klepki. Wynocha, sprowadzisz tu mrocznych. Na pewno zmiażdżą twoje kości. Podobno można tu przeżyć jedynie jedząc martwe pomioty. Krew mrocznych pomiotów to trucizna. Nie jeden już umarł od jej wypicia. Parzy w gardło! Parzy! O moje, nie twoje! Zmiażdżą ci kości! No, jeszcze kolejne pająki. Nie mam nic przeciwko kolejnemu doświadczeniu. Zagryza mnie. Na szczęście zbyt dużego wrażenia na moim bohaterze to nie robi. O, Sten nam padł. Nawet nie zauważyłem. Tfu, Sten! Co ja mówię? Ogren. Już przyzwyczajony jestem do Stena. Dobra, zajmę się tym małym gówniarzem. Ogryn ma pękniętą czaszkę, to za chwilę mu to wyleczymy. Już po sprawie. Przypominam tylko wam, że aura oczyszczenia zdejmuje właśnie stałe urazy, takie jak pęknięta czaszka, jakaś rana tam jątrząca się, czy tego typu podobne rzeczy, które można zdjąć normalnie tylko za pomocą opatrunków, ale ten czar zdejmuje właśnie takie rzeczy. To jest jedyny czar, który zdejmuje te rany, więc polecam go. Róg. Tak, jeśli pamiętacie, to matka, która chciała... która się modliła tam na głównym placu o swojego syna i właśnie my mieliśmy go znaleźć, no to właśnie to ten. Oszalał od jedzenia mięsa mrocznych pomiotów i picia ich krwi. A tutaj znaleźliśmy drugą część miecza właśnie tego
miecza powierzchniowca, to jeszcze ostatnia nam została. A pogadamy z nim na razie. Lecz to miejsce jest moje! Te skarby są tylko dla mnie! To obóz Brandy? Mój! Ja go znalazłem! Ja przepędziłem pełzacze! Teraz jest mój! Perswazja, nic stąd nie ukradnę, daję słowo. Nie, nie zabierzesz nic Rukowi? Nie zabierzesz jego lśniących robaków? Jego ładnych kamieni? Jeśli jest tu coś cennego, możemy się wymienić. Aha, Ruk chyba nie ma nic przeciwko. Masz coś na wymianę? Ruk ma różne rzeczy. Trochę z obozu, trochę z pajęczyn. Dasz mu błyszczące monety, tak? I po co mu błyszczące monety, skoro nawet nie mieszka w mieście, ani w żadnym cywilizowanym otoczeniu, że tak powiem. Dobra, pancerz kolczy, masywna krasnoludzka zbroja, kryształy sprzedamy. Długi łuk. Mały czysty kryształ, tu jest ze skazą, tu jest czysty, ognista strzała, pociski. Ciekawe skąd on ma dla mnie monety. Jakby się tak dłużej nad tym zastanowić. Dobra. A co on ma do sprzedania nam? Pas destrukcjonisty. Arcymistrzowska runa zimnego żelaza, grawerowany srebrny symbol. Zbroja woli Bożej. 20% odporności na zaklęcia, minus 5 do magii. Całkiem ciekawa. No i w sumie nic poza tym nie ma. Dobra. Zaktualizowano zadanie. Znalazłeś Ruka, ble, ble, ble. Czyli musimy z nim pogadać, żeby go przekonać. Znaczy, żeby go przekonać, żeby wrócił. Rukowi tego, co jego, prawda? Nie okradniesz Ruka! Nie, 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 nie! Chyba spotkałem twoją matkę. Ma na imię Filda? Nie, 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 nie Filda. Nie, nie, nie matka. Nie ciepły koc i gulasz i poduszka i miłe słowa. Ruk nie zasługuje na dobre wspomnienia. Nie, 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 nie! Twoja matka tęskni za tobą. Prosiła, żebym cię odszukał. Nie, 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 nie wiedziała. Ona nie wiedziała tego, co ja. Byłem wtedy bardzo, bardzo, bardzo zły. I ktoś zginął. Chcieli wysłać Ruka do kopalni. Jakbym poszedł do kopalni, ona by się dowiedziała. Wszyscy by się dowiedzieli, więc przyszedłem tutaj. Jak raz zjesz, jak ciemność wejdzie w ciebie, to nie tęsknisz już tak za światłem. Ty wiesz, prawda? Ruk widzi. Widzi ciemność w tobie. Musisz powiedzieć matce, że żyjesz. Nie, 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 nie! Nie może. Pamięta chłopca. Małego chłopca, jasnookiego chłopca z młotem. I nie może tego zobaczyć. Daj słowo. Przysięgę, obietnicę, że nie powiesz. Wolisz, żeby myślała, że nie żyjesz? Tak, tak! Powiedz matce, że Ruk jest martwy. Jest martwy i jego kości gniją w sieciach pełzaczy. I nigdy ma już go nie szukać! Zabić go nie zabijemy. O, dobrze, powiem jej, że zginąłeś mężnie. Tak, Ruk jest martwy. Martwy jak kości. Jak ich dotkniesz, kruszą się w pył. Łyn zgadza się. Dobra. Wygląda na to, że ten zbieracz kości mieszka w starym obozie Brandy. Widziałeś znaki na ziemi? Było tu wiele osób i ognisk naraz. Teraz wiem, że jej tu nie ma.